Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dante i dzisiaj chcę Wam trochę poopowiadać o Hanie Solo, czyli Gwiezdnych Wojnach, drugiej części historii. Tak jakby nie chciałem iść na ten film w ogóle, nie interesowałem się. Po zobaczeniu trailera w ogóle spadł mój hype do zera. Stwierdziłem, że to jest jakiś dziwny koleś, który tylko ma na imię tak samo i na nazwisko jak ten bohater z Gwiezdnych Wojen. W ogóle mi się te dwie postacie nie łączyły. Dodatkowo ten pierwszy trailer, nie wiem czy było więcej, ale chyba było coś nowszego. Ogólnie ten pierwszy trailer, który wyszedł, wydawał się, że będziemy mieli tutaj do czynienia z taką historią lekko mroczną, lekko niepokojącą. Że to jest ciężki świat, wszędzie będzie zdrada, nienawiści w ogóle. Dostaliśmy zupełnie co innego. Dostaliśmy lekkie romansidło połączone z historią o przyjaźni, z delikatnym Ocean's Eleven. Ogólnie było tego mnóstwo, było różnych elementów mnóstwo. I powiem Wam szczerze, że mi się osobiście to spodobało. Jeżeli chodzi o Hanna Solo, Gwiezdne Wojny, to mamy tutaj takie połączenie kina lekkiego z dużą dawką humoru. Nie szukajcie tutaj jakiejś mocnej fabuły, nie szukajcie tutaj jakiejś filozofii, religii, która była tam wokół Jedi. Nie, tutaj praktycznie, jeżeli chodzi o Jedi, to nawet nie są oni wspomniani ani razu. Nie ma tutaj żadnego związku. Mamy tutaj klany. Mamy tutaj gangi, mamy tutaj biedę, niewolnictwo. To jest to, co wiemy, czyli ta najniższa klasa społeczna. Coś jak miejsce, gdzie na Coruscant Anakin Skywalker brał udział w wyścigach, tych takich skokach na lotniach. Jeżeli ktoś czytał książki, to zna. Jeżeli nie, to polecam. I co dostajemy? Dostajemy Hanna Solo, który w ciekawych okolicznościach łączy swoje siły z Chewbacą i grupą przemytniczą. I to definiuje jego przyszłe losy. Dostajemy bardzo fajną rolę zagraną przez Woody'ego Harrelsona, chociaż uważam, że jak na tego aktora, lubię go bardzo, ale jak na tego aktora mógł się pokusić o coś więcej. I sama końcówka filmu też popsuła mi odbiór, ale też nie będę absolutnie nic spoilował. Postaram się nie wspominać o niczym, co ma związek z fabułą. Co jeszcze? Postacie damskie, i te ożywione, i te nieożywione, są tutaj na dość przyzwoitym poziomie. Praktycznie każda, może poza jedną postacią, każda osoba ma logiczne argumenty do istnienia w tej serii. W tym filmie to, co ją motywuje, jest logiczne, to, co się dzieje z nią, jest w jakiś sposób konieczne. I tak samo jest z najważniejszym nieożywionym członkiem załogi, czyli Sokołem Millennium. Co prawda, myślałem, że tego Sokoła będzie troszeczkę więcej od środka. Tak bardziej pokazany, oglądałem materiały dodatkowe, gdzie Lando, czyli aktor Glover na nazwisko, nie pamiętam imienia, aktor grający Lando Carlisiana młodego, oprowadza nas po Sokole Millennium. Dużo fajniejszy statek, niektórzy by mogli powiedzieć, niż później po przeróbce przez Hanna Solo. Różni się bardzo. Fani zauważą, że niektórych elementów jeszcze nie ma w tym statku, a niektóre elementy najwyraźniej Han Solo wywalił z niego później. Więc tutaj jest dużo różnic. Jeżeli zwrócicie na nie uwagę, uśmiechniecie się. Ale są też rzeczy, które nigdy się nie zmieniają, jak mówi przysłowie z Fallouta. Ale tam chodziło o wojnę. Oprócz Sokoła są jeszcze inne statki, są one dość klasyczne, tak samo jak i roboty. Tutaj nie ma jakiegoś szaleństwa, nie ma jakiegoś wariowania, ponieważ no to się dzieje gdzieś pomiędzy trzecim epizodem, czyli Zemstą Sithów, a czwartym, czyli Nową Nadzieją. Znamy ten zakres, nazwijmy to historyczny, Gwiezdnych Wojen. No i nas tutaj nie ma co zaskakiwać, nie da się wrzucić w środek opowieści wielkich nowych statków, nie wiem, super nowych robotów i potem trzeba jakoś wytłumaczyć, że ich później nie ma. No nie, tak to tutaj nie działa. Dowiadujemy się więcej o Imperium, dowiadujemy się dużo o tym właśnie, jak żyją ludzie pod panowaniem Imperium albo na biedniejszych planetach, albo jak w ogóle działało to z rebelią. Więc tutaj jest wszystko opisane dość fajnie.
dla mnie podstawową rzeczą tego filmu to było to, czy to są najgorsze Gwiezdne Wojny w historii. Ponieważ powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o trailer, to postawiłbym na to wszystko, że to będą najgorsze Gwiezdne Wojny bez polotu, bez jakiegokolwiek wigoru, a wyszedłem z kina dobrze się bawiąc. Ogromny plus za jedną rzecz. Nie było scen, które wywaliłbym od ręki. Co miało miejsce bardzo mocno w Ostatnim Jedi. Jeżeli nie widzieliście, no to sorry, ale wspomnę dwie sceny, też tak delikatnie. Ta oczywiście z księżniczką Leją, już totalnie wyssana, po prostu nie mam pojęcia po co była. No i druga scena, kiedy BB-8 ratuje sytuację, strzela i w ogóle. To też była scena, bez której ten film byłby. I tyle. Nie byłoby potrzeby ich robić, po prostu. Nie mam do teraz pojęcia, dlaczego w ogóle te sceny wylądowały w filmie, no ale czasem tak już jest. W Hanie Solo takich scen, które bym absolutnie wyrzucił, nie ma ani jednej. Przynajmniej nie pamiętam po seansie. A tak jak mówię, wyszedłem z niego mega zadowolony. Film zrobił dużo lepsze wrażenie na mnie niż myślałem, że tak będzie. Ja prawie że w głowie miałem tylko taki: niech to będzie film 6 na 10, niech to chociaż będzie film 6 na 10, ja się ucieszę. Bo naprawdę myślałem, że to takie 4 na 10 mocne trzeba mu będzie dać. Daje 6 na 10, daje nawet prawie że 7 na 10, ze względu na to, że to jest po prostu lekka, fajna, trzymająca się kupy, wartka i spójna opowieść. Dostajemy młodego Hana Solo, dostajemy młodego Lando Carlisiana, dostajemy pewien wątek, tak jak już wspomniałem, romantyczny, dostajemy wątek szmuglerski. Tutaj się dzieje najwięcej filmu, no ale to jest cała młodość Hana Solo, więc wybaczcie, ale czego innego mogliśmy się spodziewać. Dostajemy mega dużo dziwnych rozwiązań akcji, których nie... ja nie jestem pewien, czy one były w starym kanonie. To się przyznam. Jedna scena, znaczy sam początek filmu, właśnie jeżeli chodzi o losy Hana Solo, nawet jeszcze nie zdążyłem sprawdzić. Jeżeli to było w kanonie, okej. Ale jeżeli oni wymyślili to sami, no poszli po bandzie, było to dość ryzykownym zagraniem, jak miał wyglądać początek drogi szmuglera i moim zdaniem zrobiło to fajną robotę. Jeżeli nie byliście na Gwiezdnych Wojnach historię Han Solo, bo teraz ten tytuł jest taki długi, to może was zainteresować jeszcze jedna rzecz i przez to możecie się pokusić, że pójdziecie. Bo wiadomo, Gwiezdne Wojny historie odcinają się mocno od głównego nurtu, czyli epizodów. Między innymi tym, że choćby nie ma napisów lecących od dołu do góry, zaczyna się oczywiście dawno, dawno temu w odległej galaktyce, to się utrzymuje. Ale nie ma tych napisów, nie ma sceny, kiedy napisy znikają, że w jedną ze stron idzie kamera. To jest takie może i głupie, ale kanoniczne mocno, jeżeli chodzi o filmy z Gwiezdnych Wojen. Tutaj i nie było też muzyki. Muzyka była komponowana praktycznie na podstawie, ale od nowa. Tutaj w Hanie Solo muzyka jest przegenialna, widoczna, zauważalna, robi robotę i czasami bardzo buduje scenę. I co muszę wam powiedzieć, byłem w multikinie na seansie Atmos się to nazywa. Seans z tym super fajnym kinem, jeżeli chodzi o dźwięki. Po prostu wbija w fotel. Czuć to od samego początku, jak wchodzi ta reklama Atmos tuż przed filmem, już wiadomo, że te głośniki są po prostu, ten dźwięk jest lepszy, barwniejszy, bardziej przestrzenny i być może dlatego tak dobrze odbierałem ten film od strony dźwiękowej, od strony muzycznej, ponieważ to też napędza. Jeżeli macie to kino Atmos, ja was bardzo zachęcam do tego, żeby w ten sposób właśnie obejrzeć ten nowy film. Bo tak, zachęcam was, żeby pójść do kina na Gwiezdne Wojny Han Solo, które miały być najgorszą częścią, ale mimo wszystko nie są i mimo wszystko biją cały czas epizod pierwszy, drugi i trzeci. Oczywiście, że tak. To nie da się zrobić gorzej. Wygrywają też z Atakiem Klonów animacją, ale to też nie była trudność. Naprawdę Disney, żeby zrobić gorsze Gwiezdne Wojny niż te stare części, te środkowe części, musiałby się naprawdę mega napracować.
Bo tego się nie da odwalić. To naprawdę musi być sztab ludzi, którzy potrafią to schrzanić. Ja na napisach szukałem, czy jest taka w Zemście Sithów, czy jest taka rubryczka, będzie się przewijać. Ludzie pieprzący fabułę, ludzie niszczący CGI. No i tak przebrnąłem jakoś tam te części. Tutaj się nie męczyłem, tu się dobrze bawiłem w kinie. Nie są to rewelacyjne Gwiezdne Wojny. Można oczekiwać oczywiście dużo więcej i widzę po recenzjach, że jest ten film dość mocno podzielił ludzi. Najwięcej jest tych, którzy odetchnęli, robią tak na szczęście nie jest źle. No i ci, co cisną po nim najgorzej, nie miał dobrego otwarcia box-office'u, ale otwarcie miał z Deadpoolem, więc jeżeli ktoś chciał iść na lżejszy film, myślę, że nie do końca wiedział, że Han Solo jest takim lżejszym filmem. No i tutaj przez ten zły trailer, to też. Ale tutaj miał dość duże problemy z wejściem. Jest to najgorsza część Disneya. Nikt mi nie wmówi, że Ostatni Jedi jest gorszy mimo wszystko. Jeżeli tak twierdzicie, to szanuję wasza opinia. Nie zgadzam się. I tyle, żeby nie kłócić się później z nikim o to. Tak jak mówię, na zakończenie. Idźcie na Gwiezdne Wojny Han Solo. Zobaczcie ten film, bo i tak warto go obejrzeć. To są kolejne Gwiezdne Wojny. Może się okazać, że to jest film, no jakby nie było, roku 2018 pod względem komedii. Dobra, nie, bo Deadpool jest, więc ja się spodziewam, że Deadpool będzie dobry. Jutro, pojutrze mogę iść, więc na razie nie wiem, ale nie będzie to najlepsza komedia. Będą to najlepsze Gwiezdne Wojny 2018 roku, to was zapewniam. No i tyle, po prostu dobry film. Fajnie wyważony, dobra gra aktorska, genialna muzyka, świetne efekty, pojawienie się jednego ze statków we mgle, tak to tylko nazwę, o Jezus, to jest cudo. To właśnie takimi elementami żyją te nowe Gwiezdne Wojny, gdzie mają po prostu ludzie od efektów specjalnych, mają możliwość zagrania tą nową technologią, dużo lepszymi efektami wizualnymi, bawią się tym i mnie to cieszy. Idźcie na seans, jeżeli chcecie, a potem powiedzcie mi w komentarzach na przykład, jak było, jak wam się podobało. Na razie, do zobaczenia następnym razem. Cześć!